Czołem, drodzy, zrobimy sobie dzisiaj warsztat pozycji stania na brodzie. I najpierw pokażę Wam, jak to stanie na brodzie wygląda, kiedy używamy go w winiasie flow. I później zrobimy sobie warsztat tej pozycji, do którego sprzydadzą nam się dwie kostki. Jeżeli nie macie kostek do jogi, to mogą to być dwie książki. Z tym, że dobrze by było, jakby one były w miarę duże, w miarę stabilne, żeby się nie ślizgały po macie i w miarę podobnej wielkości. Tyle w sumie będziemy potrzebować, może trochę odwagi jeszcze do tego, żartuję. Zaczniemy sobie, żeby zobaczyć, jak w winiasie flow wygląda ta pozycja. Powiedzmy sobie, jesteśmy na klasie winiasa jogi, nauczyciel mówi, zróbcie sobie winiasy taką, jak lubicie i akurat lubicie stanie na brodzie i chcecie to włączyć do swojej praktyki, więc jesteśmy w psie z głową w dół, i na przykład jedna noga jest uniesiona do góry z trójnogiego psa, schodzimy sobie do dołu. Może to być właśnie ta trójnoga winiasa albo Gangha Varudasana, stanie na brodzie. Czyli uginamy łokcie. Nogi unosimy do góry. Jeżeli chcemy, to możemy sobie zrobić wersję z tymi nogami w skorpionie. Po czym schodzimy do dołu, oczywiście to trwa nieco krócej, płynnie z oddechem i z wydechem. Przechodzimy sobie, no tam do psa z głową w dół. I teraz, żeby zrobić tą pozycję stania na brodzie, to najpierw dobrze jest sobie pomyśleć, że jest to trochę jak ze staniem na głowie. O co chodzi? O to, że nie staramy się położyć za dużo ciężaru ciała na głowie, na szczycie głowy. Tak samo nie staramy się za bardzo wciążać tutaj naszej brody. Tak faktycznie to te nasze ręce, takie jakby czaturandze, starają się przejąć tutaj władzę. I to silne ręce, dobra czaturanga i silne tyły pleców pozwolą nam unieść te nogi do góry. Więc najpierw, co możemy zrobić, to możemy ułożyć sobie dwie kostki przed sobą i te kostki będą służyły nam do tego, żeby wesprzeć nasze barki. Przekręcę się w drugą stronę, dosyć ostre światło dzisiaj. I teraz zrobimy sobie to w ten sposób, że przełożymy dłonie, położymy je zaraz za kostkami, uniesiemy biodra do góry i teraz na początku. Im ciaśniej ułożysz się w pozycji psa z głową w dół, tym łatwiej będzie Ci do tego stania na brodzie się dostać. Dlatego, że jeżeli stoisz daleko stopami w psie z głową w dół i wejdziesz sobie do tej pozycji uginając tutaj łokcie i starając się przełożyć brodę na matę, to zobaczcie, moje biodra są już jakby na straconej pozycji, bo znajdują się nisko. Jeżeli ja tego psa z głową w dół nieco ściśnię, to moja pupa, moje pośladki będą znajdować się już u góry, troszeczkę ciaśniejszy pies z głową w dół. I teraz schodzę do dołu i pupa jest już jakby przygotowana do tej pozycji. Wystarczy, że uniosę tutaj nogę do góry. Hop. Staram się oderwać trochę ciężaru mojego ciała z brody, żeby mogła mówić, ale też, żeby po prostu biodra nie była zbyt obciążona. I teraz, jeżeli ciężko jest Ci podnieść nogi do góry, to zrób sobie jakikolwiek ruch, który będzie polegał na podniesieniu nogi, zrobieniu takiego hop i zmiana nogą. Hop jedną nogą i zmiana. Wygląda to w ten sposób. Ciaśniejszy pies z głową w dół. Podnieś nogę do góry. Z wydechem zejdź do dołu i zrób sobie takie uniesienie i zmiana. Uniesienie i zmiana. I to nie muszą być duże skoki, to może być takie maleńkie podniesienie nogi i zrobienie tej zmiany. Ale w ten sposób ciało będzie już czuło, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby te nogi nam się uniosły do góry. Będziecie czuli już tutaj prawdopodobnie napięcie w tym otwieraniu brody. Jeżeli to właśnie gardło Was tutaj trzyma i czujecie, że to rozciąganie jest strasznie niewygodne i Was boli i przez to ciężko jest Wam nawet położyć barki na kostkach, to pierwszym przygotowaniem do tej pozycji w takim wypadku może być pozycja rozciągniętego szczeniaka w takiej wersji, czyli
biodra znajdują się nad kolanami, przekładamy brodę na matę, a ręce odciągamy do tyłu. I jeżeli ta pozycja powoli zacznie się dla Was robić coraz przyjemniejsza, serce będzie nawet wręcz opadać w stronę maty i nie będziecie odczuwać dyskomfortu w gardle, w tyle szyi, to właśnie też stanie na brodzie stanie się o wiele łatwiejsze i możliwe. Natomiast, jeżeli trzymają Was tutaj tyły pleców i siła po prostu jeszcze nie jest na miejscu, to pierwszą rzeczą będzie czaturanga. Im mocniejsza jest Twoja czaturanga, tym łatwiej będzie wejść tutaj do pozycji. I też klasyczne pozycje świerszcza. Wszystko, co będzie nam wzmacniać tutaj właśnie te mięśnie przykręgosłupowe, tyły nóg jeszcze w dodatku w tej pozycji, będzie mega istotne w dojściu do stania na brodzie. Łokcie znajdują się tutaj nie jak w pozycji pawia, my ich nie wpychamy tutaj pod brzuch, one jakby przytulają się do naszej klatki, ale nie znajdują się pod klatką. Jeszcze raz zobaczymy. Czyli dłonie za kostkami, wchodzę sobie do pozycji psa z głową w dół, sprawiam, żeby ten pies z głową w dół był nieco ciaśniejszy, i w momencie, kiedy wejdę do pozycji stania na brodzie, to pamiętam, nie ma tutaj wiotkich nóg. Nogi muszą być jakby w ogniu. Uginam łokcie, barki na kostki, broda zostaje mi na macie, unoszę nogę do góry, drugą i trzymam nogi w ogniu zaciśnięte, paluchy od stóp skierowane do góry. Dłonie dociśnięte do maty, łokcie dociśnięte do klatki. Wyjście przez psa z głową w górę i odpoczynek. Dajcie znać, czy macie tą pozycję w swojej praktyce, czy dzisiejszy warsztat był dla Was pomocny. W ogóle dajcie znać, co myślicie o tej pozycji, jak tam Wasza winiasa, cokolwiek. Każda subskrypcja, każda łapka w górę będzie wielkim wsparciem dla mnie. Powodzenia!